choci łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmuje razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drewce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek, ziutek, ale smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie jak po sznurku. Lecz dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką? Głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babcia, krzywa rośnie. Lecz dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w ekspresie i w życiu. Ale faktem się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarce wszystko się wyłuszcza i w ogóle się babuni na parternie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci, o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleczy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.